Witam serdecznie. Chciałabym zaprosić na cykl szkoleń, które przygotowałam w oparciu o program graficzny GIMP. Będą to luźne prezentacje dotyczące obróbki zdjęć, wykonywania różnych folderów, tekstur. Chciałabym zaprezentować ogromne możliwości tego programu. Myślę, że każdy w oparciu o ten program może stworzyć coś naprawdę niepowtarzalnego. Zapraszam do świetnej zabawy. Jak w GIMP-ie przygotować napis, który będziemy mogli wykorzystać na przykład do pocztówek, do produkcji pocztówek? Wybieram z narzędzi tekst. Zaznaczam sobie ilość pikseli, na przykład 650. I teraz wypisuję tekst. Powiedzmy, że to będzie travel. Tak. Teraz sobie ten tekst troszeczkę tutaj poprawimy. Dobrze. Przechodzimy na narzędzie przesuwania i możemy sobie go ustawić po środku. Mam tutaj zrobione tło czarne, jak widać, i białe. Na białym oczywiście tekstu nie będzie widać, bo jest w kolorze białym. Natomiast na czarnym tle będzie wyraźnie widać. Teraz widzimy, że są takie ramki. To świadczy o tym, że mamy niedopasowanie tego napisu do warstwy. W związku z tym robimy tak. Dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. I wtedy nam te ramki jakby znikają. Teraz, może bez tego tła, przechodzę sobie na warstwę z napisem travel i będę chciała zrobić obramowanie tej warstwy. Czyli robimy tak, kanał alfa na zaznaczanie. Jak mamy zaznaczone te litery, to wówczas przechodzimy sobie do zaznaczania. Zaznaczanie obramuj. Tutaj musimy wybrać ilość pikseli. No powiedzmy, że ja sobie wybiorę te 4 piksele. I można wybrać style obramowania. Jeżeli chcemy mieć delikatny, to może być zmiękczony, wygładzony. Ja będę chciała mieć twardy, bo będę chciała mieć takie ostre kontury. W związku z tym wybieram twardy. OK. Teraz jak mam wybrane narzędzie obramowania, to przechodzę na narzędzie pędzel i z kolorów wybieram sobie kolor czerwony. Powiedzmy, że to będzie ten. No, możemy różne tutaj wybierać odcienie, prawda, bo on tutaj nam zaznacza i tu nam podaje informację, jaki to jest dokładnie kolor, ale ja będę chciała taki bardziej czerwony, więc niech będzie ten. To jest E12424. OK. Teraz tym pędzlem, on tutaj ma swoje wielkości, oczywiście jak ktoś w GIMP-ie już pracował, to będzie wiedział, że tu są rozmiary pędzla. I teraz mogę sobie tym pędzlem po tej zaznaczonej jakby powierzchni pojeździć, żeby pomalować kontury. A żeby sprawdzić, czy to jest dokładnie pomalowane, to możemy sobie tutaj dać skalę 50. Tak. Sprawdzamy. Dobrze. Wszystko jest tak, jak powinno być. Wracam z powrotem do swojego poziomu tego 25% powiększenia i dajemy teraz zaznaczanie brak i przechodzę sobie na narzędzie przesuwania, żebym mogła sobie manewrować. Teraz, jeżeli podświetlę czarne tło, to widzimy, że napis wyszedł nam dosyć elegancko, jest ładny, bardzo wyraźny. A teraz spróbujemy zmienić tło. W związku z tym tak, warstwę czarną wyłączę. Włączę sobie w tym momencie warstwę przeźroczystą. Na razie travel wyłączamy i wybieramy tutaj wśród narzędzi jest gradient bądź wypełnienie kubełkiem. Wybieram wypełnienie kubełkiem. Następnie spośród kolorów biorę sobie jakiś kolor błękitny, o, powiedzmy, że niech będzie ten, OK. I wypełniam kubełkiem swoje tło. Tak,
Teraz jak włączę warstwę travel, to widzę, że to jest takie trochę za jasne tło, więc można jeszcze spróbować zrobić opcję taką, żeby wybrać gradient i żeby to tło było takie troszeczkę przełamane. To tutaj są różne kształty: dwuliniowy, stożkowy, promienisty, rozlany, prostokątny. Spróbujemy zrobić promienisty i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A przy promienistym wygląda to tak. Powiedzmy, że o, będzie takie troszeczkę mniej wyraźne, ale będzie wyglądało jak słońce. Dobrze, czyli może tak zostać. Następnie sobie przechodzimy do narzędzia przesuwania. Teraz włączymy napis, no i wygląda to całkiem ciekawie. Teraz spróbujemy dołączyć zdjęcia. Na razie te warstwy sobie wyłączę. Powiększę sobie to na 25% i dołączę na przykład wybrane zdjęcie. To jest zdjęcie autorskie, które tam wykonałam kiedyś, jak byłam w Korei. I zrobimy w ten sposób. Dodajemy do tego kanał alfa, żeby była przeźroczystość. I teraz sobie możemy zobaczyć, co z tego nam wyszło. Aha, travel oczywiście. Tło będzie niewidoczne, bo oczywiście przesłonięte jest przez zdjęcie. Ale możemy zrobić opcję taką, żeby na przykład to zdjęcie pomniejszyć. I teraz użyję do tego narzędzie skalowanie i powiedzmy, że tutaj zrobimy szerokość na 1200. Nie, troszeczkę będzie za małe, jak widać. Powiedzmy 1400. Tak, ok, skaluj. I mamy zdjęcie, które w tym momencie w skali wygląda w ten sposób. Jak teraz sobie je przesunę tu na środek, włączę to travel, włączę kolor, no to widzę, że wygląda to właśnie tak, ale coś tutaj nie gra, prawda? Bo zdjęcie jest mało widoczne, napis jest za duży, więc trzeba będzie to wszystko poustawiać. Myślę, że warto byłoby dodać jeszcze inne zdjęcia, więc na razie sobie te warstwy wyłączę. I spróbuję dodać jeszcze jedno zdjęcie. To będzie takie zdjęcie z fajnymi obrazami mgławic i wszechświata z paneli LED-owych. I teraz tak, tutaj też dodajemy kanał alfa i robimy tę samą operację co poprzednio, czyli skalowanie. I też zrobimy sobie takiej samej wielkości to zdjęcie na 1400 pikseli. Dobrze. Przeskalowane. To teraz sobie gdzieś tutaj na przykład przesuniemy, wyłączymy i dodam jeszcze kolejne zdjęcie. O, na przykład niech będzie takie. To jest jedna z piękniejszych świątyń koreańskich, które się mieszczą w Busan. Też dodajemy kanał alfa, żebyśmy mieli przeźroczystość i oczywiście robimy skalowanie. I też zrobimy skalowanie na 1400. Skaluj. Dobrze. Teraz sobie przesuniemy i jak włączymy to zdjęcie i to, to widzimy, że one są poustawiane, jedno drugie zasłania, prawda? Ale możemy sobie to poprzesuwać na ekranie, w jakiś tam sposób sobie to ułożyć. No, powiedzmy, że tak trochę niesymetrycznie i powiedzmy, że mamy to tło, tak, które mieliśmy wcześniej. Na czarnym by wyglądało to w ten sposób. Jeszcze może być napis travel, ale zobaczymy, co z tym dalej zrobimy. Myślę, że trzeba będzie
dodać jeszcze napis, że to jest Korea i kontynuować dalej pracę. Ja już ten napis Korea sobie wcześniej przygotowałam. On się robi na podobnej zasadzie jak ten, który pokazywałam, Travel. Tak? I w tej chwili mamy sytuację taką. Korea Travel. Tu możemy sobie przesunąć. To możemy sobie w ten sposób zrobić. Tak? I tu możemy dodać te swoje pocztówki. Żeby było po prostu ciekawiej, to można je troszeczkę na przykład poobracać. Czyli tak, wchodzę na tę i tutaj sobie skorzystamy z narzędzia obrót. Widać, że ta pocztówka troszeczkę się nie mieści w kadrze, więc możemy ją jeszcze tutaj troszeczkę przesunąć. Teraz przejdziemy sobie na tę drugą. I teraz możemy sobie przejść na narzędzie przesuwania. Przesuwamy to i możemy ewentualnie jeszcze tutaj sobie poprawić. Tak może będzie bardziej elegancko. Ten napis zrobimy troszeczkę mniejszy. Wyłączę napis ten, natomiast zostawię Korea. I sobie zrobimy skalowanie tego napisu, żeby był troszeczkę mniejszy. Tak. Sobie troszeczkę zmniejszamy i dajemy skalę. Dobrze. Teraz jak włączymy pozostałe rzeczy, to zobaczymy, jak to wygląda. O, w tej chwili jest zdecydowanie lepiej. To sobie można będzie przesunąć tu. Chcemy, żeby te górne zachodziły na to, które mamy pod spodem. To musimy przenieść warstwę, tak? Czyli ta warstwa musi pójść na sam dół, czyli niżej. O, i teraz mamy tak, że jedne na drugie zachodzą. Wejdzie. I teraz zobaczymy na niebieskim tle. I w ten sposób powstał nasz pierwszy projekt. A co dalej możemy z tym projektem zrobić, to zapraszam do obejrzenia części drugiej.